Hej, witam was bardzo serdecznie w Halloween i zarazem ostatni dzień Wieszoka drzewa na of ofs Sto. Dzisiaj na tapecie RHM Borsek Aventragger niemiecki TEDek 8 poziomu, który nie znalazł się w moim garażu przypadkowo. Tak jak mówiłem jest ta zniżka i stwierdziłem, że chciałem pokazać jakiś inny pojazd niż tylko Eventhragger Borsk wydaje się. Być świetnym wyborem, chociażby dlatego, że był to mój pierwszy pojazd, jakim grałem w tej linii. Przygodę zacząłem właśnie od borsuka, te pierwsze tiery, ja je nazywam śmietnikami. Przyszedłem za wolne doświadczenie. Mam tutaj na myśli oczywiście głównie Shorna i Sturer Emila. Szczególnie ten ostatni sprawia wiele trudności graczom, więc trzeba się przez niego przemęczyć. Natomiast, jeżeli chodzi o Borsuka, to tutaj zaczyna się zabawa i naprawdę o tym pojeździe mogę mówić praktycznie w samych superlatywach. Jeżeli chodzi o dziewiątkę i dziesiątkę, to dziewiątka jest ulepszeniem ósemki. Mamy prawie każdy, każdy parametr na wyższym poziomie, to tam trochę lepsze działo, to przy, przy reload, tutaj troszeczkę lepszy zasięg widzenia, więc praktycznie każda zaleta jest jeszcze większą zaletą. A dycha. Tutaj również się mogę ukrywać, tak jak w przypadku 4 Nie każdy odnajdzie się na tym pojeździe. Pojazd jest bardzo wymagający. I nawet ja. Ginę jak lama. Po prostu ginę jak lama, jeżeli popełnię jakiś błąd. Wracając z Borsuka, Ten pojazd jest po pierwsze łatwy w grze. I po drugie daje siebie wiele. Otrzymujemy niedużo HP, tragiczny pancerz. Dobrą mobilność słaby zasięg widzenia i dwie dobre armatki. Jedna ekonomiczna, tania w utrzymaniu, 128. Jest ona idealna jak na 8-9 tiery. Na dziesiątkach już troszeczkę może kuleć, ale godzik zawsze nadrobi. Natomiast dycha, przepraszam, druga armata 10 poziomu, 150, no ona niestety jest bardzo kosztowna i jeżeli... Cierpicie na baraki w kredytach, a nie macie akurat zarabiać, to radzę jej nie używać. Zwykła amunicja ma za mało penetracji, aby radzić sobie na każdych tierach, choć oczywiście potrafi taki pocisk zaboleć przeciwnika, 750 uszkodzeń, to jest naprawdę świetny wynik. Oczywiście to kosztem cenności, czasu celowania i szybkości. Dlatego, jeżeli chodzi o mnie, ja zdecydowanie polecam 128, ona powinna w zupełności wystarczyć. Yy, I co? Poza tym, warto powiedzieć coś o modułach. Aby wykorzystać dobry kamuflaż tego pojazdu, radzę jeszcze wozić siatkę maskującą, to naprawdę opłaci się na takie mapy jak malinówka, prochorówka. Yy, I druga sprawa, zasięg widzenia. Mówiłem, on jest przeciętny. 360 metrów, aby to poprawić radzę wozić lornetkę lub optykę, powłokę antyrefleksyjną, ja akurat tego nie wożę, ale to jest kwestia po prostu mojej głupoty, ja oszczędzam kredyty, zbieram na brytyjskiego fa 10 poziomu. Ok, wracając do tematu, um, czyli do prosuka, pierwszą część mamy za sobą, przechodzimy do akcji, czyli do bitew. Oczywiście chciałem przeprosić za mój głos, no nic nie poradzę, jestem chory, chciałem nagrać tylko ten odcinek, żeby dać, że w ogóle żyje. Ostatnio wiadomo mniej filmów, no ale to już tłumaczyłem. Mamy mapę Stalingrad, startujemy z południa, losowanie na 9 tiery i no nie będę ukrywał. Na tej mapce ja zazwyczaj gram agresywnie. Wiedziałem, że jazda na linii 1-2-3 Nie ma sensu tam. Odnajdę się czołgiem ciężkim. Nawet medem, ale Tedekiem z takim pancerzem, z taką pulą HP w życiu. Pomysł był prosty. Jeżeli chcę dodać jakieś uszkodzenia, no to muszę pojechać na linię 8. 8-9 stanie z tyłu może byłoby jakimś rozwiązaniem, ale ja mam owsiki, no i no nie umiem grać tak ostrożnie, tak. Zawsze pcham się do tej walki jak szalony. Przynajmniej na randomkach. Na CW campie. Żeby mieć lepsze staty i damage. Ale stat chyba... Stat to się chyba nawet nie nabija na CW. Ale tego nie jestem pewien. Dobra. Yy, wróćmy do bitwy. Tak jak mówiłem, grałem w miarę agresywnie. No i zobaczcie. Tutaj już widać pierwszy błąd. Wyjechałem za mocno. Gdybym wyjechał normalnie, czyli troszeczkę pokazów kadłub. Prawdopodobnie nie przyjąłbym tego pocisku za 750 uszkodzeń. Tak czy siak, na razie dwa strzały zadane... Z damage'em w T30 ponad 1100 uszkodzeń, i zauważyłem, że ta T30 ona cały czas jedzie i zobaczcie, wychyliłem się tylko troszeczkę, bo dałem T30 nie była przygotowana na mój wyjazd i tutaj chyba ją zaskoczyłem. 1600 uszkodzeń, no i T30 już na oparach. Ten strzał Fisa 6 nie miał prawa przebić tego czołgu. Po pierwsze, za duży kąt, po drugie. Ten gracz dobrze wyjechał, wiedział, że jest bezpieczny, no i no tutaj chciałem po prostu może go sprowokować do wyjazdu, to bardziej agresywnej gry. Nie pamiętam. W każdym razie nic to nie dało. Yy, Ma pulo HP, w tym momencie tylko 355, no i o, wiedziałem, że w tej bitwie już nie poszaleję. Tak naprawdę myślałem, że będzie jeszcze gorzej i w ogóle zginę jako pierwszy, ale jeszcze trochę żyje. Zauważyłem, że ten ISU coś tam kombinuje, po, przy okazji połamało się drzewko dlatego też strzeliłem na ślepo z nadzieją, że może ktoś akurat tam się pokazał. ISU jak widzimy jest widoczne, ale przeszał, jest bardzo słaby. Ciąsa pewnie jest 5% no i tak jak sądziłem nie trafiłem. Teraz WZ, pojazd ten jak widzimy pokazał tył wieży. I stwierdziłem, że warto zaryzykować. Strzeliłem, i jak się później okaże, ten strzał zadał uszkodzenia. Pamiętajcie właśnie o tym, aby, jeżeli jest szansa, strzelać. Nie ma co y, płakać, jak stracimy tam tysiąc kredytów. Taki strzał zawsze może nam się opłacić. Zobaczyłem tutaj p i chciałem się stosować za tym s 1 Wiedziałem, że on sam i tak nie da rady, więc chciałem go wykorzystać jako osłonę, chociaż w części, tak. Kolega przykleił się do tego budynku i nie dał się za nim więc tutaj akurat muszę przyznać, byłem w bardzo złej sytuacji. I teraz już końcówka. Znowu, próbuję się tylko STA 1 jakoś wykorzystać jako osłonę. Oni i tak nie szyi w tego STA 1 więc nic mu to nie robi, no ale nie dało się. Ostatecznie padam, ale chociaż jest plus taki, że jest 4000 zadanych uszkodzeń. Na moim koncie i tyle. Bitwa niestety jest przegrana. Yy, najbardziej chyba. Yy, można mówić o tej lewej flance, bo ona tam poniosła większe straty niż my tutaj na prawej. No ale bywa i tak. Ok, przechodzimy do drugiej bitwy na kopalni.